No niestety, tak to jest czasami, że jak osoba po prostu robi jedno, że robią mi problemy w strefach życia, których wiedzą, że są to strefy życia ważne dla mnie. I te osoby właśnie dlatego, że wiedzą, jakie strefy życia są dla mnie ważne, zaczynają robić jedną rzecz. Zaczynają mi robić problemy. Coraz większe i coraz większe. Bo dzięki temu te osoby czują się lepsze i ważniejsze, bo wtedy czują władzę nade mną. Władzę nad innymi, szczególnie nad kobietami. Bo widocznie to są osoby, które muszą mieć władzę nad kobietami, jeżeli muszą mi robić problem. Bo często osoby, które chcą mieć władzę nad kobietą daną, szczególnie jak sobie upatrzą jakąś, to żeby osiągnąć władzę nad drugim człowiekiem, czy takie myślenie władcze i władania innymi ludźmi wokół siebie, to takie osoby będą robiły problemy. Ja wiem o tym, że to, co jest mi robione, to jest działanie osób, które muszą mieć władzę nad innych życiem. To muszą mieć władzę, a gdy mają władzę i czują długo tą władzę, to właśnie przeciągają czas, bo jak wiedzą, że w pewnym momencie ich władza może się skończyć, tak się mocno boją zmienić cokolwiek, że robią jedno. Nie robią nic, bo się boją, że zmiana władzy z tej, co jest, na inną będzie czymś strasznym. Mimo że w chwili obecnej wiedzą, że to, co robią, jest szkodliwe dla mojego życia i dla mnie.